Piwniczna Zdrój. Dzisiaj zdobywamy Radziejową. Pełen profesjonalizm, kijki, kurtki i cały dzień deszcz. Po prostu wymarzona pogoda na pójście na szlak. Zaczynamy od szlaku żółtego. Przed nami około 20 paru kilometrów. Góra Niemcowa, 3 km, czyli jakieś godzina 30, półtorej godziny. I cały czas pod górę. I cały czas w deszczu. Ciśnienie pokazuje 1024. W tej chwili 730 wysokość, dochodzi 9. Jesteśmy na 730 metrach na Szreniówce i idziemy dalej, będziemy się obijać. Znajdujemy się, jak widać, tutaj. Zamierzamy w punkcie pierwszym przejść na punkt drugi, czyli na rozdroże, to jest nawet pod Strusem. Kamienny groń, rozdroże pod Strusem. Iść na piątkę na Niemcową, następnie Wielki Rogacz i Radziejowa. Na Radziejowej, jak będziemy, jeśli pogoda się pogorszy, wracamy tą samą trasą do Piwnicznej Zdroju. Kamienny groń na wysokości 785 metrów. Niemcowa 1,5 km. Jackowa pościel, Dolina Pamięci. Szczerze mówiąc, niewiele przeszliśmy. No niewiele. Mamy 1,5 km do Czerwonego Szlaku. Widoczek stąd niezły, można ognisko sobie rozpalić. No pewnie dałoby radę przeżyć tę noc. Bo tu nie ma drzew, wiesz, za bardzo, tylko żeby nie było burzy. Wydaje mi się, że podczas takiego chodzenia po górach, dlatego człowiek tak się odpręża i zapominał wszystkim, bo w tej chwili najważniejsze jest tylko to, żeby iść i myśleć, co jest tu i teraz. Nie myślisz o tym, co było wcześniej. Nie planujesz żadnej przyszłości. Skupiasz się na tym, żeby wejść. Czyli tu i teraz. Proste myśli. A my właśnie drapaliśmy się na Niemcową. Na wysokość 1000 metrów nad poziomem morza. Drodzy widzowie, pierwszy śnieg tej wiosny w górach. Dawno śniegu nie widziałem, tak z miesiąc czasu. No. Śnieżek. Przypomniała mi się zima. Oto macie przykład człowieka, który żyjąc w Mordorze nie jest w stanie zobaczyć tych pięknych widoków. To Warszawa cię wykańcza. Dlatego przyjeżdżam w takie miejsce.
Wielki rogacz, między rogacze. Na Eliaszówkę jest 6 km, Obidze 3, a na Radziejową 45 minut. No na 12 godzinę będziemy na Radziejowej. Gdyby była pewna pogoda, to byśmy mogli nawet na przechybę pójść. Musimy wziąć jeden nocleg i pójść do Sztabnicy z Piwnicznej i tam wziąć nocleg drugi. Lasy Państwowe przypominają, dbaj o czystość. Jak coś przyniesiesz do lasu i wypijesz, weź ze sobą. O tym nie trzeba pamiętać, to trzeba wiedzieć. Żadnych puszek, nic nie zostawiamy. No jak z obrazka normalnie. Obstawiam, że idziemy tu, po szlaku i tam będziemy podchodzić pod górkę. Ale przynajmniej wieża widokowa jest ponad drzewami, tam będzie naprawdę fajny widok. To nie myśl o deszczu. Nie myśl o deszczu. Nie obrazuj tego. Tak. Najgorsze, że widzimy też ten deszcz. No jest to możliwe, bo to jest już mniej więcej w tej odległości, co powinno być. No to zaczynamy podejście pod Radziejową. Podobno ponad 30% nachylenia jest tutaj nawet dostępne. Chyba najdłuższe 80 km teraz będzie. Tatrzańskie podejście. Najstrąbsze w Beskidzie. Myślałem, że wysypiesz zaraz całość. Czerwony szlak świętokrzyski przy tym. Oprócz podejścia na Zelejową to jest nic. Myślałem, że to już. Nie. Tutaj dopiero właśnie zaczyna jeszcze ostrzej. Na zboczach oczywiście leży śnieg, który jeszcze można znaleźć na wyższych partiach gór. Jakby ktoś nie wierzył nadal, że zima jeszcze jest w górach. To nie są małe fragmenty śniegu. O, tam coraz więcej, widzisz? Z wiosny na zimę przechodzimy. Czyli na 1200 jeszcze zima. Kilkanaście centymetrów, 20 metrów. Taki górski śnieg. Rezerwat przyrody Błaniska. Są mi tu wilki, orły przednie, niedźwiedzie i rysie. O, jak ładnie żywica wycieka z drzewa. 4 godziny z Piwnicznej na wieżę widokową w Radziejowej. Na Radziejowej znaczy się. Czas chyba niezły. Jak na pełną amatorkę. Radziejowa, o 1262 metry. Przykład Głuszca. Paczek się nie boi.
Radziejowa zdobyta. Widok na Tatry z Radziejowej piękny był. A teraz chyba albo Rytro, albo powrót na Piwniczną. Na rozdrożu zdecydujemy. To właśnie, to rozdroże było to na Wielkim Rogaczu chyba. Poniżej tego chamskiego wejścia. Tak, a teraz zejście to trzeba zrobić właśnie. Byś ten śnieg tak bardziej stopił się, o. I chłodniej się zrobiło, czuję to. Podejście zawsze drażni, ale widoki ze szczytu wszystko resetują, więc możemy iść dalej. Teraz na kolejny szczyt. I planowanie kolejnej wyprawy. Kolejne szczyty zdobywać. Szczyty własnych możliwości. Dobrze powiedziane. Hmm. To, co w zejściach najbardziej jest trudne, to to, że są o wiele trudniejsze technicznie niż wejście. Bo jeden na chwilę nieuwagi i po kostce. O, właśnie tak, kurde. Właśnie tak. Chyba dopadła nas burza. Zdecydowaliśmy, że schodzimy do Rytra. Zobaczymy, może kiedyś stopa w Rytrze, żeby dostać się do Piwnicznej historii. Piękną stację PKP Rytro. Mam jakiś most. Po lewej było Okinawa Karate. Szok. Także kierunek Piwniczna Zdrój.